klasy pierwszej A. Pragniemy przeprowadzić wywiad z panią Lilą Miszcz, nauczycielką naszego gimnazjum, która w minionych dniach uzyskała tytuł naukowy doktora. Czy warto się uczyć? Czy nauka jest ważna? Dzisiejszy świat stawia bardzo wysokie wymagania i poprzestanie na samej nauce na pewno zmniejsza nasze horyzonty. W związku z tym każde podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z nauką, z podnoszeniem swojej wiedzy jest bardzo istotne, ponieważ osiągamy pewien cel, osiągamy swoje marzenia, stajemy się bardziej inteligentniejsi i łatwiej nam w życiu później będzie podejmować decyzje. Warto zdobywać wiedzę? Zdobywanie wiedzy kojarzy mi się z trudem. Jest to czas poświęcony, własny czas, który wykorzystujemy na zwiększenie swojej wiedzy, na poszerzanie swoich horyzontów. Zarazem uważam, że warto się uczyć, że to bardzo popłaca. Podczas uczenia zdobywamy wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko z tej dziedziny, która nas interesuje, ale również z innych pokrewnych dziedzin. Uważam odpowiedź na to pytanie bardzo proste, ponieważ nauka jest podstawą naszego rozwoju i dlatego musimy się kształcić. Czy warto czytać książki? Kiedy sięgnę pamięcią, w moim domu zawsze było dużo książek. Najpierw czytano mi książki, później sama czytałam książki i obecnie teraz też często sięgam do książek różnej literatury. Uważam, że dzięki czytaniu rozwijamy nasz umysł, a także łatwiej nam się uczyć. Można powiedzieć, że czytanie książek jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała. Więc czytanie z pewnością poszerza nasze horyzonty i warto sięgać do różnorodnej literatury. Co to jest doktorat? Doktorat to jest tytuł naukowy, który zdobywa się przez wiele trudu. Ale oczywiście przynosi pewien prestiż, ale nie tylko, bo jest również poziomem pewnej erudycji. A erudycja jest to wszechstronne wykształcenie w jednej dziedzinie, w wielu dziedzinach. Jak zdobyć tytuł naukowy doktora? Podstawowym celem studiów doktorskich jest przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, do przygotowania pracy i obrony. Żeby zdobyć tytuł doktora, trzeba ponieść wiele trudu, wiele wysiłku, a przede wszystkim trzeba ukończyć studia upoważniające do tego tytułu. Oczywiście jest to bardzo długa praca, trudna praca, wymaga wielu doświadczeń, ale daje za to dużo satysfakcji. Co było Pani zdobyć tytuł? Jeżeli mogłabym to określić jednym zdaniem, to powiem, że to nie jest łatwe zadanie. Trudno było pogodzić pracę zawodową, życie rodzinne i pracę naukową. Ale warto było przez ten trudny czas, przez te kilka lat, warto było osiągać to, co teraz daje mi satysfakcję, daje mi radość. Jaki był tytuł Pani pracy doktorskiej? Moja praca doktorska, badania doktorskie dotyczą historii Bolesławca, a dokładnie życie wiernych w Bolesławcu i w okolicach w latach 1945-1970. Czyli mogę powiedzieć, że mój zakres tematyczny pracy dotyczy historii Bolesławca od powstania aż do roku 1970 z uwzględnieniem życia religijnego wiernych właśnie na tym terenie. A gdzie zdobyła Pani tytuł doktora? Swoją pracę doktorską obroniłam na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a dokładnie chodzi o dziedzinę historii Kościoła. Gdzie zdobyła Pani tytuł doktora? Tytuł doktora zdobywa się na wyższych uczelniach. Ja swój tytuł uzyskałam na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a dokładnie na Wydziale Historii. Jakie cenne uwagi przekazały Pani młodzieży w kwestii podnoszenia poziomu swojej wiedzy? Podsumowując własne rozważania, uważam, że czas spędzony na nauce nigdy nie jest czasem straconym. Uważam również, że nauka należy do jednych z najważniejszych rzeczy i nauka decyduje o naszej przyszłości. Chciałabym to zakończyć mottem Jana Pawła II, skierowane do uczniów. Wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdy inni od was nie wymagają.
a na pewno osiągniecie cel w życiu. Serdecznie dziękujemy za spędzone chwile i gratulujemy osiągnięcia tego sukcesu.